W Unii Europejskiej te ustawy funkcjonują podobnie, natomiast tam oczywiście są takie modele jakby finansowania zintegrowanej gospodarki odpadami. To znaczy producenci opakowań, wprowadzając opakowania na rynek, obarczają już taką każdą butelkę, karton posoku czy inne opakowanie kosztem unieszkodliwiania. Stąd takie przysłowiowe, na przykład jak w Szwecji automaty, gdzie wrzucamy butelki, te automaty zwracają nam kaucje czy jakieś kupony na zakupy, ale to może się dziać tylko wtedy, kiedy ten koszt, powiedzmy, unieszkodliwiania tych opakowań będzie liczony w cenę tego produktu. Wtedy kto więcej konsumuje, no więcej tych parę eurocentów płaci za produkt, który kupuje. I takie modele funkcjonują, można powiedzieć, w większości z krajów starej Unii Europejskiej. No my musimy powoli do tego systemu dochodzić, ale również myśleć o tym, żeby wykorzystując energię z odpadów, zachęcić przemysł, który jest energochłonny, do wykorzystania w swoich systemach ciepłowniczych takiego paliwa z odpadów. Takie doświadczenia mają Niemcy, mają Austriacy, trzeba po prostu stopniowo realizując tą naszą ustawę, korzystać z ich doświadczeń i praktycznie wprowadzać to w życie, no bo ekonomia tutaj decyduje, oprócz ekologii, o opłacalności każdego przedsięwzięcia. A jakimi instrumentami można by przemysł zachęcić do tego? No jak powiedziałem, instrumentami ekonomicznymi, żeby to im się opłacało, żeby na przykład zamiast spalania gazu, czy miału, czy węgla, czy mazutu, bardziej opłacało się wykorzystanie paliwa z odpadów. No, te systemy funkcjonują w Niemczech. Ja byłem na wielu spalarniach niekomunalnych, czyli spalarniach, które służyły jako źródło ciepła, na przykład dla zakładu, który był zakładem fabryką celulozy, czy dla zakładu, który był zakładem przetwórstwa ziemniaka, pracującym 24 godziny na dobę przez cały rok. I praktycznie te zakłady wykorzystały paliwo z odpadów do produkcji swojego ciepła technologicznego. Były na pewno zachęty ekonomiczne do tego, żeby to im się bardziej opłacało niż bez wykorzystania z gazu, czy z węgla, czy z ropy.